Cześć, z tej strony Mikołaj. Witam w kolejnym teście apton.pl. Tym razem mamy dla Was słuchawki firmy Neumann, które otrzymaliśmy do testów od firmy Aplaus Audio. Należy dodać, że są to pierwsze w historii słuchawki tej niemieckiej marki, dlatego tym bardziej jest to produkt warty zainteresowania. Zobaczmy więc, co mamy w tym porządnym pudełku. Z tej strony, oczywiście, słuchawki. Ładnie ułożone w gąbce. Tutaj mamy przedział na akcesoria w komplecie otrzymujemy dwa rodzaje przewodu zwinięty i prosty a także przejściówkę na dużego jacka oraz tutaj w woreczku mamy taki oto etui miękki woreczek do przenoszenia słuchawek słuchawki wyglądają w ten sposób Jak widać, muszle się obracają. Pozwala to też na złożenie słuchawek i włożenie ich do tego woreczka w celu transportowania. Zobaczmy więc, jak są zbudowane te słuchawki. Większość elementów jest metalowa. Muszle są, są aluminiowe, jak i elementy łączące. Pałąk jest stalowy, regulowany. Bardzo elastyczny, dzięki czemu słuchawki świetnie trzymają się głowy. Od spodu wyścielany miękką gąbką, dzięki czemu nie uciska głowy od góry. Same musze są obracane, można je też złożyć, dzięki czemu słuchawki są bardzo łatwe w transporcie. W środku wyścielane pomarańczowym materiałem, co robi bardzo fajne wrażenie wizualne w połączeniu ze srebrem całej konstrukcji. Zbudowane są bardzo solidnie, widać dbałość o każdy detal. E, świetne grawerowane logo Neumanna, które możemy zobaczyć tutaj z boku. Kabel jest odczepiany. Jak już wspomniałem w zestawie otrzymamy dwa rodzaje przewodu, prosty oraz spiralnie zwinięty. Możemy go sobie samodzielnie tutaj zamontować. Otwór dla kabla jest w prawej słuchawce. Wtyczkę wkładamy, jest klik i przekręcamy. Teraz mamy pewność, że nie zostanie przypadkowo wyciągnięta. Warto tutaj zauważyć, że wszystkie elementy konstrukcyjne są ze sobą porządnie skręcone. Dlatego też możemy mieć pewność, że ewentualne serwisowanie nie będzie przysparzało większych trudności. Jest to konstrukcja zamknięta wokół uszna, także cała małżowina mieści się w środku. Wewnątrz mamy sporo miejsca, dzięki temu, że poduszki są dosyć grube. Są też bardzo elastyczne i przyjemne w dotyku. Ładnie układają się wokół ucha. Ściśle przylegają do skóry, gwarantując dobrą izolację akustyczną, a także właśnie wygodę noszenia. Przy okazji warto nadmienić, że jest to pianka. Pamięciowa, dzięki czemu dostosuje się do kształtu głowy użytkownika po, po jakimś czasie. Całość waży 390 gramów, nie licząc kabla, co oczywiście jest wagą nieco większą od typowych słuchawek studyjnych wykonanych z plastiku. No, tutaj, z racji konstrukcji metalowej, jest ta waga jak najbardziej uzasadniona, ale też nie jest jakaś strasznie duża, bo jest to w zasadzie standard, jeśli chodzi o o słuchawki od tego typu metalowej konstrukcji. Ze szczegółów technicznych mamy tutaj neodymowe przetworniki o średnicy 38 mm, które zapewniają pasmo przenoszenia od 5 Hz do 30 kHz. Impedancja 150 omów pozwala na używanie tych słuchawek także w połączeniu ze sprzętem konsumenckim. Na przykład do słuchania muzyki z laptopa czy z telefonu komórkowego, ale oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie ich do wzmacniacza słuchawkowego lub chociażby interfejsu audio, ponieważ jest to sprzęt o przeznaczeniu profesjonalnym. Brzmieniowo słuchawki te mają nawiązywać do monitorów studyjnych firmy Neumann, czyli dawać dźwięk maksymalnie liniowy. Niekoloryzowany, żeby oddać 100% naturalnej barwy materiału, oryginalnego materiału dźwiękowego. Czy im się to udało? Moim zdaniem tak. Góra pasma jest otwarta, jest bardzo szczegółowa, ale też nieprzesadzona. Podobnie z dołem. Dół jest na swoim miejscu, jest taki konkretny, zwarty, ale nie, nie napompowany. Natomiast co zasługuje na szczególną uwagę, to środek pasma, który w wypadku tych słuchawek jest naprawdę rewelacyjny. Daje nam doskonały wgląd w średnicę, w to, co się dzieje w najbardziej newralgicznych punktach miksu, dzięki czemu możemy podejmować bardzo trafne decyzje podczas pracy należy też podkreślić znakomitą panoramę stereo oraz świetne oddanie planów dźwiękowych którego nie uzyskamy na wielu tańszych modelach słuchawek studyjnych to pozwala nam naprawdę bardzo dokładnie umieścić wszystkie instrumenty w przestrzeni a także dozować efekty przestrzenne takie jak pogłosy czy delaye z, pewnością, z większą pewnością, że, że podejmujemy trafne decyzje. To ciekawe, precyzyjny czy wręcz chirurgiczny wgląd w każde pasmo materiału dźwiękowego nie oznacza bynajmniej tego, że mamy do czynienia z jakimś sterylnym dźwiękiem, który byłby nieprzyjemny w odbiorze. Wręcz przeciwnie. Tutaj Neumannowi doskonale udało się połączyć świat profesjonalnego, profesjonalnej obróbki audio ze światem audiofilskim, ponieważ te słuchawki znakomicie nadają się także do słuchania muzyki po prostu dla przyjemności. Podsumowując, mamy więc bardzo wysokiej klasy, świetnie zbudowany produkt, bardzo dobrze zaprojektowany nie tylko wizualnie, ale także ergonomicznie. Dzięki czemu nawet długotrwała praca w tych słuchawkach nie jest jakoś szczególnie męcząca. Technicznie słuchawki te z nawiązką spełniają wymagania, jakie moglibyśmy stawiać słuchawkom studyjnym. Oczywiście najważniejsze jest brzmienie, które w tym wypadku jak najbardziej stoi na poziomie, do którego przyzwyczaiły nas produkty firmy Neumann. Wiadomo oczywiście, że brzmienie jest kwestią indywidualną i każdy pracujący z dźwiękiem bądź każdy po prostu słuchający muzyki będzie miał własne preferencje, natomiast obok tych słuchawek z całą pewnością nie można przejść obojętnie, dlatego naprawdę zachęcamy do własnoręcznego czy własnousznego testowania.